I czas porozmawiać w programie Miłosz Kłeczek zaprasza o roku od wyborów, który minął, od wyborów parlamentarnych 15 października, przypominam, 24 roku, a rok wcześniej, co niektórzy się bardzo cieszyli, a co niektórzy bardzo martwili. I pewnie ci, którzy martwili się o przyszłość Polski, mieli rację. I teraz o tym porozmawiamy. Jeszcze raz przypominam, w studiu Maciej Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana ministra. Dzień dobry. Byłego ministra Michał Urbaniak, Konfederacja. Witam pana posła. Pani doktor Karolina Zioło-Pużuk z Nowej Lewicy. Witam panią. Dzień dobry. I były poseł Jacek Soska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pana. Dobry wieczór. No może zacznijmy od lewicy. Pani doktor, pani radna, pani przewodnicząca, jak pani uważa, co jest, z czego najbardziej jest pani dumna, z których dokonań tego roku, niecałego roku rządów obecnej władzy? Ja jestem najbardziej zadowolona i chcę powiedzieć, że rok temu również byłam bardzo zadowolona, choć niektórzy mówili, że wynik Lewicy nie jest zadowalający, ale był wystarczająco dobry, żeby Lewica weszła do rządu po 18 latach. I ten czas, który mieliśmy od utworzenia rządu, czyli od grudnia, to jest czas, którego nie zmarnowaliśmy. I dziś było zrobione podsumowanie tych rzeczy, które się udało i to jest na pewno renta wdowia, to jest dodatek 1000 zł dla pracowników socjalnych, to jest wsparcie dla rodziców, to jest także, to są podwyżki dla nauczycieli, ale też dla pracowników urzędów, dla urzędników, to też był postulat wszystkich partii, które tworzą rząd, więc także i lewicy. To jest kwestia rozpoczęcia rozwiązywania bardzo poważnego problemu, czyli problemu mieszkaniowego w Polsce i rozmowy, ale także to, że udało nam się przekonać innych koalicjantów, że nie jest dobrym rozwiązaniem kredyt 0%, czyli pójście tak naprawdę tym trochę rozwijaniem pomysłu, który był wcześniej, właśnie kredytu 2%, pokazało to, że nie, to nie jest dobre rozwiązanie, bo tylko te ceny wzrosły. To są takie podstawowe rzeczy, z których jesteśmy dumni. I nasz flagowy projekt, czyli renta wdowia, to jest także to, co udało nam się zrobić. O in vitro, o posunięciu kwestii dotyczących regulacji. Proszę zobaczyć. Jak zmieniają się priorytety? Dzisiaj pani mówi, że flagowym projektem lewicy jest renta wdowia i pani to podaje jako ten najważniejszy przykład tego, co udało wam się zrobić w tej koalicji. Otóż, szanowna pani, priorytetowym czy flagowym projektem lewicy nie była renta wdowia, a w tym wymiarze, w jakim ten projekt czy ta ustawa weszła w życie, ona nie odpowiada nawet oczekiwaniom lewicy, bo państwo chcieli, żeby ona wynosiła 50% uposażenia zmarłego małżonka, a ona wynosi 15%. Gdybyśmy policzyli, ile zabraliście emerytom... Ale ja pani nie przerywałem, przepraszam. Ja nie przerywałem. Gdyby jeszcze doliczyć, ile państwo zabrali emerytom w ramach 14 emerytury, to wynika, że dalej są na minusie kilkaset złotych, kiedy lewica współrządzi razem z Platformą, PSL-em i Hołownią. Więc nie daliście emerytom, tylko zabraliście emerytom. I tym, którzy akurat żyją samotnie, a są już emerytami lub rencistami. Jeżeli chodzi natomiast o takie kwestie, które były waszymi flagowymi kwestiami, to jest liberalizacja prawa aborcyjnego, to są związki partnerskie. Nie ma tego. Co więcej, premier powiedział, że nie uda się tego zrobić w tym rządzie, więc te wszystkie obietnice, dla których wyprowadzaliście ludzi na ulicę, po prostu stały się oszustwem. Nie zrealizujecie swoich flagowych postulatów. Co więcej, tanie mieszkanie na wynajem, to był drugi po aborcji flagowy postulat lewicy, leży. Nie ma czegoś takiego jak tanie mieszkania na wynajem. Pani mówi, że osiągnięciem jest to, że nie ma kredytu 0%. No kredyt 0% to jest pomysł waszego najważniejszego i największego koalicjanta i rozumiem, że osiągnięciem ma być to, że wycofujecie się ze wcześniejszych propozycji. No naprawdę, to ja różnie postrzegamy jakby sukcesy. To ja się odniosę. Renta wdowia to był projekt, który Nowa Lewica razem z OPZZ-em zbierała podpisy i zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów, więc to jest flagowy projekt Lewicy. Kwota, o której pan mówi, to jest kwota, do której będziemy dążyć. I tak zapisane jest w projekcie. No tak. Jeśli chodzi o mieszkania na wynajem, to trzeba było być super naiwnym, żeby uważać, że ten projekt, który zgłosił i głosiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli budowania mieszkań, jest w stanie się zrealizować, ponieważ to jest mechanizm bardzo złożony
I lewicowi samorządowcy od dawna o tym mówili i mówili, że potrzebne są zmiany w prawie, ale potrzebna jest także praca samorządów i pokazaliśmy, jak to zrobić i wiemy, jak to zrobić. To jest kwestia rozwoju na przykład społecznych agencji najmu, co od 2 tygodni jest ten pomysł rozwijany także w Warszawie. Wiem, bo przewodniczę tej komisji, która się tym zajmuje. Ale to pani przewodnicząca, prawo pani radna, aborcyjne. Ile tych tanich mieszkań żeście oddali do użytku? Ile budów zostało rozpoczętych? Czy coś się przez rok stało, czy nic? Czy dalej sobie o tym rozmawiacie? Rozumiem pana retorykę nastawioną to jest na retoryka, to, żeby praktyczne powiedzieć, pytanie. Że mieszkanie w Polsce buduje się w bardzo krótkim czasie. No nie, jest to oczywiście zacząć. Retoryka błędna. Natomiast, co jest bardzo ważne? Ważne jest, jeśli chodzi o ustawę aborcyjną. Nie jest tak, jak chciała lewica, to prawda, nie jesteśmy do końca z tego zadowoleni, ale praca toczy się w komisji, więc jest szansa, że wyjdziemy z liberalizacją tego prawa. Jeśli chodzi o związki partnerskie, tutaj wszystko się dzieje otwarcie. Ci, którzy oglądają telewizję, wiedzą, jak pracuje minister Kotula i wiedzą, w którym momencie są te rozmowy. Więc tutaj też bym jeszcze nie zawieszała tej sprawy na kołku w żadnym wypadku. Więc te sprawy się toczą. Proszę też pamiętać, że wiele rzeczy to są rzeczy, nad którymi rozpoczynamy pracę, bo jednak wejście do tych ministerstw po rządach Prawa i Sprawiedliwości, zobaczenie, jak to wygląda, jak były prowadzone choćby w Ministerstwie Sprawiedliwości bardzo dużo nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości, to naprawdę trzeba było trochę czasu, żeby to wszystko wyprostować. Więc proszę też pamiętać, że sporo pracy tego rządu to jest przywracanie normalnej struktury państwa, która była zachwiana przez te 8 lat. No tak, nie mamy kwoty wolnej 60 tysięcy, nie mamy zryczałtowanej składki zdrowotnej, nie zlikwidowano podatku Belki, nie wprowadzono akademików za złotówkę, bo Fundusz Sprawiedliwości temu przeszkadzał, bo PiS rozdał wozy strażackie OSP. Maciej Małecki, czy mamy rok spełnionych obietnic, czy rok kłamstw premiera Tuska i koalicjantów? Donald Tusk tak nakłamał Polakom w kampanii wyborczej, że dzisiaj nawet serwery w kancelarii premiera nie wytrzymały konferencji Donalda Tuska i niestety łączność się zerwała. Ale już całkiem serio, to był bardzo, bardzo zły rok. I nie tylko dlatego, że mamy demontaż państwa, deptanie reguł demokratycznych, deptanie konstytucji, lekceważenie ustaw, wsadzanie ludzi do więzienia. Wróciły tortury w Polsce. Mówię o księdzu Michale Olszewskim, o paniach, które pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale gospodarczo ten rząd podpiłował fundamenty, na których zbudowana była siła polskiej gospodarki. Mamy załamanie dochodów budżetu państwa. Mamy zapaść w służbie zdrowia. Za tym idą mniejsze zdecydowanie przychody do budżetu. Przed chwilą, przed naszym wejściem na antenę, prezes Daniel Obajtek mówił o wynikach Orlenu w poprzednich latach. Ja przypomnę, Orlen, który dzisiaj jest na minusie, który w drugim kwartale tego roku nie miał zysku 6 miliardów jak rok temu, ale 34 miliony straty. W ubiegłym roku Orlen w pierwszym półroczu odprowadził do budżetu państwa 36,5 miliarda złotych różnych danin publicznych. Dzisiaj jest to owiane tajemnicą. Będziemy pytali jako posłowie, jakie kwoty dzisiaj z Orlenu wpłynęły. Mamy zatrzymane inwestycje w spółkach Skarbu Państwa. Co to oznacza? To oznacza osłabienie polskiej gospodarki. Nie tylko słabsze wyniki dziś, bo tam są, no nie chcę użyć słowa nawet menadżerowie, tam są ludzie, którzy boją się podejmować decyzji, ale jeśli dzisiaj firma nie zarabia, jeśli zatrzymane są inwestycje, to my tracimy miejsce w łańcuchu wartości, bo pewne usługi, pewne produkty będą potrzebne w Polsce, będzie na nie popyt. I jeżeli nie dostarczą tych usług, tych produktów polskie firmy, na przykład w obszarze medycznym, to wejdą firmy zagraniczne. I której dziedziny byśmy nie dotknęli, to widzimy, że ten rok był bardzo zły. Jeśli przełożymy to na obietnicę, że kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych, okłamali. Donald Tusk mówił, paliwo, jeśli byłbym premierem, to paliwo będzie po 5,19 zł. Wiem, jak to zrobić. No to jest jak z komedii, chyba z serialu Rancho. Wiemy, jak to zrobić. Nie ma paliwa po 5,19, mimo że jest korzystniejszy kurs dolara, cena baryłki ropy naftowej.
Ale słyszę pani, jak Nowa Lewica argumentuje, panie ministrze, panie pośle, bo był taki bałagan w waszych resortach, że dzisiaj próbują przez te papiery, przez te nieprawidłowości przebrnąć, rozliczyć was, dopiero jak was rozliczą, to wezmą się do pracy. Panie redaktorze, ja przywołam tutaj nawet nie opinię posłów Prawa i Sprawiedliwości, naszych ministrów, ale rozpaczliwy list pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy alarmowali kilkanaście dni temu, że rozwiązany został Departament Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, że wejście na kontrolę do kogoś podejrzanego o jakieś kręcenie lodów na fakturach wymaga uprzedniego zapowiedzenia się, trochę takiego dania czasu na uprzątnięcie pewnych nieprawidłowości i szereg innych bardzo niebezpiecznych działań, które pracownicy KAS-u podnoszą. To za Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy najniższą lukę VAT. Pierwsze półrocze tego roku skok o 100% nielegalnych faktur. Służba zdrowia. Pamiętaliśmy żenujące wyskoki pani minister Leszczyny, która nauczona jakiegoś PR-owego wystąpienia mówiła, że ma czarodziejską różdżkę, którą rozmnoży pieniądze na szpitale. I ten rok można podsumować tak. Zamiast czarodziejskiej różdżki dla szpitali mamy tę pompałę Bodnara. I tak funkcjonuje państwo Platformy Obywatelskiej, ale pamiętajmy, Donald Tusk i Platforma nie tworzą sami tej koalicji. Za ten stan polskiego państwa odpowiadają też inne ugrupowania, które tak ochoczo wpięły się do rydwanu, którym ciągną Donalda Tuska. No jest tak i to jest fakt, że ten rząd działa na takiej zasadzie, że każda formacja, która do niego weszła, każda nawet najmniejsza, nawet ta lewica, która od 2019 roku najniższy wynik zanotowała, ma tak zwany pakiet kontrolny. Czyli gdyby którakolwiek siła polityczna wyszła z tego obozu dzisiejszej władzy, to władzy nie ma. Większości nie ma, rządu nie ma, to wszystko się załamuje, ale oni wszyscy trwają. Mimo, że spadają im sondaże, mimo, że nie realizują swoich obietnic wyborczych, trwają i uwiarygadniają jednocześnie bezprawie, które uskutecznia na przykład pan minister Bodnar. Ale tutaj ciekawa teza, bo Nowa Lewica powiedziała, że kwestia aborcji, kwestia związków partnerskich jest cały czas otwarta i być może uda się to zrobić. To pytam pana posła Soski, czy uda się, bo dzisiaj tą siłą, która blokuje te zmiany ideologiczne, powiedzmy, to jest PSL. I czy w tym wypadku wierzy pan, że pan na przykład Sawicki zagłosuje za związkami partnerskimi, za legalizacją aborcji, że znajdą się tacy w PSL-u, którzy do tej pory mówili nie, a teraz powiedzą tak. Bo pani Ziołopużuk przekonuje, że się znajdą. Panie redaktorze, przepraszam, jest pan znakomitym, znamienitym redaktorem. Zajmijmy się tym, co ludzi boli. To znaczy za ten rok, po pierwsze, były największe strajki rolników chłopskie od 80. lat. I to jest niezaprzeczalne. Można tu narzekać, że wyprowadził tych rolników Wojciechowski jako komisarz rolny Polski w Unii Europejskiej, ale w tym momencie już zaczęła rządzić nowa koalicja obywatelska. To druga sprawa, najważniejsza. To jest kompletny minus. Otwarcie granicy z Ukrainą. Winna Polska, polski rząd, patrzyliśmy, lista do tej pory przez Kołodziejczaka importerów nieopublikowana. Swoi byli, nasi byli, importowali. Ile milionów ton przyszło? Rozregulowany rynek przede wszystkim na wstępie Polski. Następna sprawa. Jakby tu powiedzieć, jeżeli jeszcze bym pociągnął rolnictwo. Wprowadził ekoschematy PiS. W dniu dzisiejszym czy teraz przy nowych wypłatach spadek wypłat z tego tytułu znaczący. Jeszcze ważniejsza rzecz. Po głowie świń przez ten rok i w ostatnim czasie najniższe od czasów niepamiętnych dziesięcioleci. Druga sprawa, czy ostatnia sprawa. Na horyzoncie, nie wiem czy mam prawo narzekać na niewykonania. No jest powódź. Przyszła jak złodziej znienacka, wpada, zalewa i co? Przyjęta ustawa. Środki doraźne to są doraźne. Natomiast czy ustawa będzie żyła? Czy ktoś słyszał, jakie są nowe propozycje z pozycji Ministerstwa Ochrony Środowiska i innych ministerstw
do nadrobienia tego, czego nie było. Stref bałowych, suchych polderów i tego miliarda, no niech będzie pół miliarda metrów sześciennych wody, która stanowiłaby zabezpieczenie na przyszłość, nie daj Boże, szybką przyszłość, która rodzi anomalia pogodowe. Nie ma, nikt nie słyszał. I dokąd będziemy czekać? 25 lat, żeby coś zrealizować typu zbiornik w Raciborzu? A mówię to dlatego, że dzwonił do mnie sprzed 30 lat wojewoda Czech ze Śląska i mówi: tak, pamiętam, jak mnie opieprzałeś, że spróbujmy to zrealizować. To są bardzo poważne sprawy. Na wczoraj, na dziś i do zrobienia. Ale i widzi ostatnio, pan, nawet, panie pośle, ta powódź... Czy słyszał nawet... ktoś... Ja już kończę, redaktorze. No. O haśle nawet prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, Węgry, mały kraj, są znaczącym. Wtedy mamy wybory prezydenckie. Może by to ktoś wreszcie podszedł do tego poważnie, żeby wpłynąć na tą naszą rzeczywistość, która jest tragiczna. Nawet ta powódź, o której pan powiedział jako ostatni punkt, pan się przygotował i wypunktował sobie zaniedbania, zaniechania tego rządu. Ta powódź nie zatopiła Donalda Tuska i koalicjantów. Natomiast kiedy pan mówił w pierwszym punkcie o tym, że atakowani byli rolnicy, no to niestety Polskie Stronnictwo Ludowe biernie się temu przyglądało. No spokojnie, no jest minister Siekierski, ministrem rolnictwa, kolega. 15 lat w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny wiceprzewodniczący, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Wojciechowski, też prezes PSL-u, polski komisarz rolny w Unii Europejskiej. I teraz powiem, zdegradowana wspólna polityka rolna i mamy Zielony Ład. I powiem tak, że podtrzymała Polska i polski rząd takie stwierdzenie, że CO2 największym oszustwem Zielonego Ładu. To jeżeli powódź nie nauczyła, to powtarzam jeszcze raz, woda durnie. Woda i ziemia, i to ma być hasło, czy może inaczej, jakaś iskierka. Nadzieja, że w tej prezydencji coś Polska i Polacy mają prawo i obowiązek wymusić na rządzie. Bo jeżeli Tusk będzie twarzą naszej prezydencji, to gdzie mu do Orbana? Ale niech pan jeszcze proszę odpowie na moje pierwsze pytanie, bo pan je zbagatelizował, a ono jest ważne, wie pan, ważne dla tych, którzy głosowali na Platformę i na Lewicę. Platforma jeszcze bardziej się zradykalizowała w tych kwestiach światopoglądowych niż Lewica, ale to na marginesie. Jednak kwestia aborcji i kwestia związków partnerskich była bardzo ważnym czynnikiem, który zmobilizował wyborców, dlatego ta frekwencja była taka wysoka. I jeżeli dalej Lewica mami swoich wyborców, że to się uda zrobić w tej kadencji, to ja pytam pana jako, powiedzmy w cudzysłowie, starego działacza PSL-u, czy pana doświadczonym okiem jest jakakolwiek szansa, że ten PSL w tym rządzie da zielone światło, czyli da tę brakującą większość, żeby przepchnąć aborcję i żeby przepchnąć związki partnerskie. Czy należy powiedzieć wprost, Lewica powinna też powiedzieć wprost, nie uda nam się w tym układzie tego zrobić? Ja powiem tak, panie redaktorze, ja reprezentuję środowisko wiejskie. Środowisko wiejskie jest konserwatywne. Jeżeli nie zrozumie, skoro Sawicki zrozumiał i jest kontra Tuskowi, to musi to zrozumieć nasz minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz. Jeżeli tego nie zrozumie, nie ma PSL-u, nie ma co szukać PSL w środowisku wiejskim. Niech będzie, które szanuje wartości tradycyjne, rodzinę, to wszystko. Może nie w takim stopniu jak inne ugrupowania. Ja już nie mówię o priorytetach Lewicy, bo mnie to nie interesuje. Natomiast nie, bo ich poniosą ludzie, że tak powiem, no nie wiem na czym, no taczki to już jest wyświechtane. Nie Dobra. Ma szans, żeby Konfederacja. Żeby nasi... Podsumowanie z punktu widzenia Konfederacji, a może jest coś, panie pośle, czego pana Tusk nauczył? Coś, czego pan wcześniej nie oczekiwał, a jednak się stało, zrealizowało doświadczenie jakieś większe tak, po tym roku? Jestem młodym człowiekiem, jeszcze nie mogę zostać prezydentem. Wszystkiego pan jeszcze nie widział. Jeszcze wiele się w życiu nauczę. I tak Tusk nauczył mnie jednego, żeby mu przede wszystkim nie wierzyć. Tak? Ale ja bym chciał do pana posła Soski też się zwrócić. No, w zasadzie, słuchając tego, co pan przed chwilą powiedział, to pan mówił Konfederacją. Tym, o czym mówiliśmy od kilku lat, przed czym przestrzegaliśmy choćby w kwestii polityki unijnej, polityki Ursuli von der Leyen, polityki właśnie pana Wojciechowskiego. I przestrzegam przed jeszcze jedną rzeczą.
Ursula von der Leyen może zacząć się wycofywać z określenia Europejski Zielony Ład. Zamiast tego w ostatnich dniach zaczęły pojawiać się dokumenty także dotyczące strategicznego dialogu z rolnikami, tak, który de facto likwidowałby rolnictwo w Unii Europejskiej, więc miejmy oczy i uszy szeroko otwarte, że coś, co za chwilę może po prostu inaczej się nazywać, dalej będzie Europejskim Zielonym Ładem i będzie niszczyć europejskie i polskie przede wszystkim rolnictwo, więc absolutnie nie możemy tutaj ufać w zapewnienia unionistów. Co do rządu Donalda Tuska i tego, co działo się przez ostatni rok. No, politycznie w zasadzie dość dużo się działo, tak? Mieliśmy wybory 15 października, mieliśmy potem jeszcze kolejne wybory samorządowe, wybory europejskie. No to był naprawdę długi ciąg wyborczy, politycznie wymagający dla wszystkich partii, więc to też powodowało z pewnością, że rząd Donalda Tuska był jeszcze mniej efektywny niż by mógł. W niektórych obszarach to dobrze dla Polski. W niektórych obszarach to dobrze dla Polski, bo nie miał tyle czasu na to, żeby dewastować nasz kraj. No bo zamiast praworządności dostaliśmy demokrację walczącą, anarchię w instytucjach, siłowe wejścia jak na przykład do TVP, gdzie pan redaktor przecież kiedyś pracował, prawda? I pewnie pan to pamięta, jak to skandaliczne było. Zamiast działań w oczyszczeniu spółek Skarbu Państwa, agencji rządowych i tak dalej, z partyjniactwa, to mamy skok na stołki i sytuację jeszcze gorszą niż w poprzednich latach. Zamiast działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, dostaliśmy działania, które będą tą gospodarkę spowalniać. Zaorany projekt CPK. Nie wiadomo, czy to CPK powstanie, czy nie powstanie. Zaorany, spowolniony przynajmniej projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu w Choczewie. Nie wiadomo, co wydarzy się z SMR-ami, o których w poprzedniej części programu była rozmowa. Mamy kwestię dotyczącą rozwoju portu w Gdyni na przykład. Nie wiadomo, czy będzie budowany port zewnętrzny, czy nie będzie. Mój okręg wyborczy, 25 Gdańsk, terminal zbożowy. Miał powstać terminal zbożowy? Został odwołany przetarg na terminal zbożowy. Pan, to jest demolowanie po prostu. Ludzie mogą polskiego odnieść wrażenie, że sam pan powiedział, dużo się wydarzyło, że dużo się dzieje. Bo dużo się dzieje. Tylko problem w tym, że dzieje się dużo w sferze medialnej. Dzieje się bardzo dużo na poziomie emocji, ale nie dzieje się dużo na poziomie merytoryki i pracy legislacyjnej. Nie ma ustaw. Za to są posłowie zamykani w więzieniach, za to są zarzuty stawiane, tak, mamy kolejną siłowe rzecz. Przejęcie instytucji państwowych. To, co wyszło Bodnarowi w reformie systemu sądowniczego, to jest to, że pan Wąsik i Kamiński wyszli z aresztu. Tak, no tak, ale to jeszcze buduje to poparcie, bo Platforma, no najnowszy sondaż akurat dzisiaj, który chyba na zlecenie, nie pamiętam, ale najnowszy sondaż, który dzisiaj był przedstawiany opinii publicznej, zamawiany przez media, pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość wysuwa się znowu na pozycję lidera, dzieli tylko punkt procentowy PiS i Platformę, ale Platforma mocna. No, nie na pierwszym miejscu, ale cały czas stabilna, mimo braku realizacji postulatów. Oczywiście. Mimo tej to się dzieje z kilku powodów. Przy powodzi. To się dzieje z kilku powodów. Między innymi tego, że no, polska scena polityczna jest bardzo mocno spolaryzowana, a Donald Tusk jest bardzo dobry w obracaniu się w tak spolaryzowanej scenie politycznej. W tym sondażu, o którym pan mówi, jeśli mówimy o tym samym, to PiS-owi spadło też o jeden punkt procentowy. Myśmy tam jako Konfederacja jakoś obronili wynik. On naturalnie chciałbym, żeby był wyższy. Chciałbym, żeby to był pierwszy albo drugi co najmniej, ale no, na to trzeba oczywiście z pokorą pracować. To, że dzisiaj rząd jeszcze trzyma się wysoko, to też jest efekt między innymi takiej flagi tego, że przy powodzi nie można odmówić Donaldowi Tuskowi, że działał medialnie bardzo sprawnie. No przecież niczym Baćka tam ministrów ustawiał do pionu. Czesława Siekierskiego tam przecież obsztorcowywał. Czesiek, idź załatw, tak? No tak, czyli to już zaplecze medialne gwarantuje ten parasol ochronny. Jest dużo właśnie ludzi dookoła Donalda Tuska, którzy będą go chronić i chronić dzięki temu wynik Platformy Obywatelskiej. No też pokazuje to, jak wygląda na przykład działanie sieci na wybory związanej
z działaczami Platformy Obywatelskiej, Romana Giertycha, gdzie też realnie wpływają na opinię publiczną. Szanowni Państwo, kto zna premiera, to wie, że jest doskonale też potrafi grać na emocjach, odczytywać nastroje społeczne i wrzucać tematy zastępcze. I wydaje się, że to, o czym powiedział premier Donald Tusk, że teraz będziemy odmawiać, Polska będzie odmawiała prawa do azylu, to jest właśnie temat zastępczy, po pierwsze, żeby zakryć wszystkie niepowodzenia, brak realizacji programu w rok po wyborach. Po drugie, żeby teraz budować wizerunek premiera, który powstrzyma falę nielegalnych migrantów do Polski. Bo kiedy premier mówi o tym, że nie będzie Polska udzielała azylu, to nie oznacza, że do Polski nie będą trafiali nielegalni migranci. To oznacza, że osoby, które rzeczywiście na przykład uciekają przed wojną, które są prześladowane, być może te kobiety z dziećmi, które gdzieś tam jeszcze na granicy z Białorusi funkcjonują, to one nie będą mogły złożyć wniosku, żeby Polska objęła je ochroną prawną. Ale nielegalnych imigrantów Niemcy swoimi radiowozami dalej będą podrzucali na polską granicę. Mamy taki specjalny... Na stronach resortu spraw wewnętrznych jest specjalny dokument, to jest taka instrukcja do funkcjonowania centrów integracji cudzoziemców. Prawo i Sprawiedliwość wybudowało dwa takie centra integracji cudzoziemców. Dwa. Na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Donald Tusk chce wybudować 49, czyli jeszcze 47 takich centrów. Te centra mają obsługiwać cudzoziemców, nielegalnych imigrantów, ale on mówi, że nie będzie azylu udzielał i w ten sposób oszukuje opinię publiczną. Ale co jest ciekawe, to są wytyczne ciekawe, bo jak polski rząd widzi przyszłość naszego społeczeństwa, jak chce tych nielegalnych imigrantów zaabsorbować i w jaki sposób widzi w nich potencjał. Proszę spojrzeć. Ważnym pytaniem, które należy poruszyć w strategii integracyjnej, jest pytanie o wpływ migrantów na demografię Polski. Choć napływ nowych osób może poprawić sytuację demograficzną, szczególnie jeśli chodzi o wskaźniki urodzeń w pierwszym pokoleniu migrantów, to w dłuższej perspektywie różnice te mogą zanikać, gdy migranci przyjmują model życia i rodziny społeczeństwa przyjmującego. Jednak należy pamiętać, że zagadnienie to jest skomplikowane i wymaga dogłębnej analizy. Czyli rozumiem, że rząd Platformy, Lewicy, PSL-u, Hołowni ma taki plan, żeby ściągnąć do Polski lawinowo nielegalnych migrantów, żeby poprawili nam sytuację demograficzną i zapładniali polskie kobiety, żeby te rodziły dzieci. Bardzo proszę, pani doktor. Mocne. Znaczy, no tak wynika z tych wytycznych. Nie wynika z tych wytycznych, naprawdę. Jestem w ogóle głęboko poruszona tym poziomem manipulacji, której pan się dopuszcza. No ale pani doktor, błagam panią, no jakiej manipulacji? Ale... No, jeżeli napływ cudzoziemców, czyli czytaj nielegalnych migrantów, bo wy ich nazywacie cudzoziemcami, a to są ci, których nam Niemcy podrzucają i von der Leyen będzie się chciała podzielić, bo... Przede wszystkim ja się nie zgadzam z panem. Dobrze, już pani oddaję głos, przepraszam, że się wtrącam. Ale skoro pani powiedziała, że ja manipuluję, to się muszę odnieść. Jeżeli chce się ściągać ich tak wielu, ja pytam, jak wielu, skoro prawie 50 centrów im budujecie i wydajecie na to 500 000 000 zł i w wytycznych na stronie resortu spraw wewnętrznych jest napisane, że oni pomogą nam w odbudowie złej sytuacji demograficznej. No to jak nam pomogą? No robiąc dzieci nam pomogą. Jasne. Ja nawet się do tego nie odniosę, ale mogę panu, zaręczam panu, że ponieważ prowadzę zajęcia na uczelni pod tytułem Przekazy perswazyjne i rozmawiamy o manipulacji, to wykorzystam pana wypowiedź właśnie na tych zajęciach i zajmie mi to 1,5 godziny. Więc będę się jeżeli pani wykorzysta moją interesu, wypowiedź jako przykład manipulacji, to proszę się spodziewać, tak, że złożę przeciwko pani pozew do sądu. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Tym sposobem będzie problem z wolnością wypowiedzi na uniwersytecie, ale no zapraszam. Nie, no jeżeli pani jest wykładowcą i manipuluje pani studentami, no to nie będzie mojej zgody na to, jeżeli jeszcze pani mój wizerunek chce wykorzystać i mnie zapraszam, oczernić i zniesławić, no to na ale pewno zapraszam, spotka się pani z pozwem, pani radna. Napiszę, także proszę też pamiętać. Jak tylko to zrobię, zapraszam. To proszę mi wysłać link, jak pani to zrobi, żebym wiedział kiedy. Dobrze. A ewentualne zadośćuczynienie wpłacimy na konto Fundacji Telewizji Republika, żebyśmy mieli więcej pieniędzy na nowy sprzęt do nowego studia. Dobrze, a ja wpłacę na fundację zajmującą się nauczaniem języka polskiego jako obcego osób, które chcą tu przyjeżdżać. Dobrze, i a teraz proszę merytorycznie. Super.
W tym dokumencie nie ma, co pan, w tym fragmencie, który pan przeczytał, nie ma żadnej mowy o zapłodnianiu polskich kobiet, ani o tym, że te osoby będą przybywały tutaj w sposób nielegalny. To, o czym dzisiaj rozmawiamy i o czym, na czym polega strategia rządu, która została przyjęta, a przypominam, że nie jest to akt prawny, tylko to są pewne wytyczne kierunkowe, wobec których na posiedzeniu rządu ministrowie lewicy zgłosili zdanie odrębne, szczególnie w zakresie dotyczącym właśnie azylu, co jest bardzo ważne. I tutaj przytoczę słowa przewodniczącego Nowej Lewicy, marszałka Włodzimierza Czerzastego, ponieważ nazwa tego dokumentu jest odzyskać kontrolę i zapewnić bezpieczeństwo. Na konferencji prasowej Włodzimierz Czerzasty dodał także zachować człowieczeństwo, bo stawianie złośliwie takich nierówności polegających na bezpieczeństwem a prawami człowieka nie jest w porządku. Można mieć mądrą strategię migracyjną, która jednocześnie szanuje prawa człowieka. Nic w tym dokumencie, który pan czyta, nie mówi o tym, że będą tutaj nielegalni emigranci zapładniać polskie kobiety, ale tylko w pierwszym pokoleniu, bo już w drugim zaczną żyć tak jak my i nie będą chcieli mieć dzieci. Nie wie pani, ja pani podam przykład Szwecji, wie pani, bo tam też sprowadzono lawinowo cudzoziemców, jak wy to mówicie, migrantów i niestety oni się nie zasymilowali. Ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim pokoleju nie doszło do asymilacji. Potworzyły się po prostu dzielnice zbrodni, gdzie nawet policja boi się wjeżdżać. Podobnie jest w Niemczech, podobnie jest we Francji, Włosi mają problem, wszyscy mają problem. Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie, niech mi pani powie, kiedy był tutaj jakiś zamach terrorystyczny. Niech mi pani wymieni taką datę, kiedy w Polsce był zamach terrorystyczny. Ja nie będę nawet stawianie równości nie było, między tym, co pani pan radna, mówi. Nie było ja zamachu, nie twierdzę, bo nie ma u nas cudzoziemców. Nie powiedziałam o tym, że nie chcemy dbać o bezpieczeństwo. Chcemy sprawdzać dokładnie, kto przyjeżdża do Polski i sprawdzać to, skąd pochodzi i z jakich powodów jest migrantem. Jest wiele dobrych praktyk migracyjnych na świecie, na przykład Kanada. I Szwecję, o której pan mówi, naprawdę demonizujecie, bo przypominam, że w prawicowym dyskursie się mówi o tym, że Szwecji już nie ma. I prawda jest taka, że podstawą tego dokumentu i tych wszystkich działań, i mówił też o tym premier, a na pewno mówi o tym lewica, jest kwestia tego, czy ktoś będzie chciał żyć w Polsce, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, którzy tutaj są. Nie ma sprzeczności między zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom polskim, a brakiem poszanowania praw człowieka. To jest kwestia wypracowania mądrej polityki migracyjnej, która byłaby z korzyścią dla obywateli Rzeczpospolitej i zapewniam pana, że są takie modele, że nie trzeba ludzi straszyć ludźmi o innym pochodzeniu czy o innej religii, czy też innym sposobie ubierania się. Naprawdę nie trzeba. Dlatego urzędniczki, które pracują w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, dostają instrukcję, którędy wieczorem iść do domu, żeby nie przechodzić przez ten albo inny park, bo tam znajdują się obcokrajowcy, którzy mogą je zgwałcić, zaatakować albo okraść. Dlatego w krajach, w które wymieniłem, przestępczość na tle seksualnym jest o wiele wyższa niż na przykład w Polsce. Ale sprowadźmy ich do Polski, zobaczymy, kim są później. Panie ministrze, Donald Tusk, bo pani tutaj powiedziała, pani doktor, że nie trzeba, można być człowiekiem, a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo. To może te słowa do pana premiera należy skierować, bo on dzisiaj odbiera prawo do azylu tym, którzy rzeczywiście będą potrzebowali tego prawa. A z drugiej strony nic nie mówi o tym, że nie wpuści do nas nielegalnych migrantów. Podobnie jak w większości spraw z wypowiedziami, deklaracjami Donalda Tuska, czy programem Platformy, czy Lewicy, trzeba te sprawy uporządkować i pokazać no, w takim świetle, w jakim one są. Pierwsza rzecz. Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości na pierwszym miejscu stawialiśmy bezpieczeństwo Polski i Polaków. I niezależnie od tego, czy urzędnicy z Komisji Europejskiej nas straszyli, czy Donald Tusk straszył, że jeśli nie przyjmiemy paktu migracyjnego, jeśli nie otworzymy granic, to będziemy płacić za tych migrantów. Jeśli Donald Tusk jeździł na granicę, kiedy mieliśmy atak hybrydowy ludzi Łukaszenki, Putina, polscy żołnierze, polscy pogranicznicy z narażeniem życia bronili polskiego terytorium, bronili naszego bezpieczeństwa. Co wtedy robił Donald Tusk? Co robili politycy lewicy Platformy Obywatelskiej? Donald Tusk mówił, to są biedni ludzie, trzeba ich wpuścić.
dzisiaj w telewizji publicznej nielegalnie przejętej program ma osoba, która nazywała naszych obrońców granic mordercami. Mieliśmy szereg skandalicznych działań. Posłowie Koalicji Obywatelskiej biegający, czy to z reklamówkami, przeszkadzający naszym pogranicznikom, czy z pizzą, witający tych, którzy z łopatami ruszali na druty i na naszych żołnierzy. I dla mnie, jeszcze raz podkreślę, na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo Polski. I teraz tak, kto zaprosił tych migrantów, którzy nie szanują kultury, którzy robią przestępstwa, do Europy? Angela Merkel, patronka Donalda Tuska, to jest jego polityczna matka, której zawdzięcza karierę. Kto był szefem Rady Europejskiej w tamtym czasie? Donald Tusk. Która partia przygotowywała, największa w Parlamencie Europejskim, przygotowywała pakt migracyjny? EPP. Kto był szefem EPP, Europejskiej Partii Ludowej? Donald Tusk. Kto nas atakował jako rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości? Żołnierzy, strażników granicznych, policjantów. Cała totalna opozycja miała wielki festiwal nienawiści wobec obrońców granic i polityków, którzy tych decyzji bronili. Niech pan minister spojrzy jeszcze, jakie są dalsze wytyczne, bo ja mówiłem o tej demografii. No nie sposób, jeżeli ma się demografia poprawić, a w tym mają pomóc cudzoziemcy, to będą pomagać tak, że będą po prostu robili dzieci polskim kobietom. No inaczej się nie da. Ja nie wiem, jak to lewicy prościej wytłumaczyć, pani doktor. No nie da się inaczej. Ja wiem, że chyba pani Maria Żukowska mówiła, że ona zna mężczyznę, który urodził dziecko, ale tak się nie da. A na pewno nie ma tak wielu migrantów, którzy są mężczyznami i rodzą dzieci, żeby bez zapłodnienia kobiety wspomóc nas demograficznie. Ale mamy jeszcze jeden czynnik, jeszcze jedną wytyczną mamy. Proszę spojrzeć. Okazuje się, że nielegalni migranci będą pracowali w policji. Polskiej policji. Warto również rozważyć ich zatrudnienie w służbach mundurowych, co może stanowić istotną część integracji społecznej. Bardzo proszę, minister Małecki. Czyli teraz ludzie z Bliskiego Wschodu i z Afryki będą zapłatniać polskie kobiety i pracować w policji. I chcę powiedzieć tak. Polska jest najbardziej tolerancyjnym krajem Europy. My mamy piękną tradycję szanowania ludzi, którzy tu przyjeżdżają, którzy chcą pracować. Nasi rodacy, jeżdżąc z różnych przyczyn, będąc w innych krajach, czy to z emigracji wojennej, czy to z emigracji zarobkowej, byli wzorem ciężkiej pracy, szacunku do wartości kraju, który odwiedzali, ale też pielęgnowania ojczystych tradycji. Natomiast kogo nam się dzisiaj próbuje przepchnąć przez granicę? Czy to ze strony Łukaszenki siłowo przez płot, atakując pograniczników, czy przywożąc samochodami z Niemiec? Ludzi, którzy podobni im, siali terror i sieją terror w dzielnicach największych stolic europejskich. Proszę mi pokazać europejskie państwo, które miało z sukcesem taką politykę migracyjną. I teraz do azylu, panie redaktorze, powiem, bo Donald Tusk dokonał niesamowitej manipulacji. O azyl ubiegają się ci, którzy legalnie przekroczą granicę. I na przykład ktoś ścigany przez reżim Łukaszenki szuka schronienia w Polsce, bo walczył tam o wolność. Donald Tusk mu nie da azylu. Ktoś, kto się sprzeciwił Putinowi, rosyjskiej agresji na Ukrainę, nie dostanie azylu. No, mamy tradycję w Platformie, żeby człowieka, który sprzeciwiał się Łukaszence czy Putinowi, odesłać na tamtą stronę. Ale ja na pytam o te stronę. Służby mundurowe, Konfederacja, jak pan na to patrzy? Czy nie uważa pan, że jednak będzie pewien sprzeciw społeczny i bunt, kiedy Polacy będą mieli wykonywać wytyczne funkcjonariusza, który będzie tutaj z kraju na przykład Bliskiego Wschodu o renomie takiej lub innej? Ja powiem tak. Już Adam Bodnar kilka miesięcy temu wskazywał, że chciałby, by w przyszłości w ramach integracji obcokrajowców zatrudniać właśnie w służbach, między innymi w policji. Nie zawsze może jako mundurowych, ale jako ewentualnie cywilów. Natomiast to już jest patologia. No to w tym wypadku także, nie wiem, Ukraińców mógłby zatrudniać, Rosjan. Rubcow wróci do wywiadu. No na przykład. Ale też co do tej imigracji. Pamiętajmy o tym, że już za czasów PiSu było wysoki odsetek osób, które do Polski przyjeżdżały, także legalnie. Legalna migracja także bywa niebezpieczna, bo nie jest kontrolowalna na dłuższą metę, jeśli jest masowa, ale
w 2024 roku, porównując pierwsze półrocze do 2023, mieliśmy o 16% jeszcze wyższy odsetek, znaczy wyższą, więcej wiz wydanych niż za czasów rządu PiS-u, więc Donald Tusk po prostu pogłębił jeszcze stan dotyczący jakby masowej migracji, która Polskę nawiedza. Z jednej strony mamy nielegalnych imigrantów, z drugiej strony mamy Ursulę von der Leyen, która będzie chciała wpuszczać do Polski i przywozić nam tutaj tych, którzy nie zmieszczą się na południu Europy. Z trzeciej strony jeszcze otwarte granice na przestrzał. Dodatkowo mamy jeszcze w Polsce Ukraińców, którzy przyjechali częściowo jako uchodźcy, częściowo jako po prostu imigranci zarobkowi bądź socjalni. Więc jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. I Donald Tusk swoimi działaniami nie poprawia tego, ponieważ ja zgodziłbym się z tym, że należałoby zaostrzyć kwestię dotyczącą prawa azylowego. Natomiast jednocześnie ten sam człowiek ma grupę prokuratorów, którzy przecież zajmują się ściganiem służb mundurowych. No to przecież to jest hipokryzja, jakieś rozdwojenie jaźni. To po prostu to jest coś, co absolutnie nie powinno mieć miejsca. On nie powinien w ogóle zajmować się kwestiami migracyjnymi, bo sobie z nimi nie radzi. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak nierówny czas dzisiaj, tak nam jakoś się to wszystko wydłużyło. PSL, jedna minuta. Panie redaktorze, do rozliczenia roku w 100% została wykonana wymiana kadr i rad nadzorczych przez koalicję. I to jest sukces. Druga sprawa, czy tam w tym pakcie, który podpisany już jest i będą kary, coś jest powiedziane o pracy? Czy ci wszyscy będą, co przyjadą z takich czy z innych przyczyn, oni mają pracować i te 49 ośrodków, czy 47 dodatkowo ma ich nauczyć, przysposobić do pracy. No mówię, w policji miesiące będą pracować. I tak, róbmy z Polski dalej rezerwuar taniej siły roboczej, pewnie. Odzwyczajeni i nie będzie Polska krajem, gdzie wszyscy podatnicy i pracujący będą pracować na nierobów politycznych, którzy nam Niemcy podeślą. Nie i jeszcze raz nie. Praca, bo jeżeli jesteśmy z doświadczenia po Ukrainie, 2 miliony PESEL-ów jest wydane, 1 milion pracuje, dobrze. I tu pan redaktor nie ma racji, przepraszam, że się sprzeciwię, bo demografia, 250 tysięcy dzieci chodzi w polskich szkołach. Czy szkoła coś traci, jak klasy są małe na wsi, to dochodzą jeszcze Ukraińcy i pracują. Jak zmusić tych wszystkich nierobów przyjętych decyzjami unijnymi do pracy? Polska nie jest krajem pracującym. Myśmy jeździli zarobkowo po wszystkich krajach, pracując, pracowali, przywozili i zdobywali pieniądze. A teraz się nagle robi Polskę i tu jest Orban powiedział nie, Kaczyński, przepraszam, pilnował. Mówię mocno pan poseł spokojnie. Soska kończy, ale pani radna, żeby się nie czuła tutaj wyautowana, bardzo proszę, dosłownie dwa zdania, pani doktor, bo reklamy muszę wszystko puścić. Wszystko, co państwo powiedzieliście w studio, to jest czysty rasizm. I niech mnie pan pozwie, to jest skandaliczne. Dokument ojej nie mówi o nielegalnych emigrantach. Proszę państwa, ojej, jeśli wygra strasznie Lewica, jeśli Lewica będzie dalej rządzić, to otworzą to granice. Prawo i Sprawiedliwość Polacy rusza ze zbiórką podpisów za referendum przeciwko sprowadzaniu do Polski nielegalnych migrantów. Niech mnie panowie naprawdę pozwą. To jest wielki zaszczyt. By się to ile nasze wypowiedzi w skali Adolfów miały, co? Pani trzeba tylko dać mu od hitlerystów nas pani wyzwie albo coś. Pani, wystarczy pani mówić. Ja proszę pana redaktora, żeby jeszcze te reklamy nie przesunąć, niech pani z Lewicą dalej opowiada te mądrości. Niech ludzie słuchają. Prawica przeciwko, a chodzi o nasze bezpieczeństwo. Kupiłbym pani bilet na bardzo jedną stronę dziękuję do strefy jakiejś no-go, do Marsylii czy do Szwecji. Prosimy o wsparcie naszej telewizji i dzięki temu już dzisiaj pierwsza wpłata na nowy sprzęt do nowej siedziby została zrealizowana. Dziękuję, dobranoc, do zobaczenia. Do widzenia.